hokeiści z Tychów mają w tym sezonie prawdziwy patent na JK Hagika z Jastrzębie. Już po raz trzeci w ciągu nieco ponad miesiąca mogą cieszyć się ze zwycięstwa nad czwartą drużyną minionych rozgrywek. We wtorek na Jastorze bogowie hokeja zdecydowanie byli po stronie gości, którzy pięciokrotnie pokonali obu bramkarzy gospodarzy. Pierwszą tercję od mocnego uderzenia rozpoczęli Jastrzębianie, gdy w piątej minucie Adrian Labrega huknął z dystansu w poprzeczkę. Niestety, kilkadziesiąt sekund później to goście objęli prowadzenie, kiedy to Radosław Galant otrzymał dobre podanie od kolegi z drużyny i bez większych problemów pokonał Kamila Kosowskiego. Niecałe dwie minuty później grający w przewadze Tyszanie podwyższyli wynik meczu. Gola strzelił Grzegorz Pasiur, a przy jego uderzeniu nie popisał się bramkarz JK HGKS. W samej końcówce pierwszej tercji Labrydze po raz kolejny nie dopisało szczęście. Krążek po jego strzale trafił w słupek bramki Przemysława Witka. W podobny sposób rozpoczęła się druga część gry, gdy po uderzeniu grającego po raz 200 w barwach JK HGKS Jastrzębie Petra Lipinę słupek ponownie uratował gości. W 24 minucie było 0-3. Katastrofalną postawą defensywy gospodarzy wykorzystał Michał Woźnica. W chwili zdenerwowany takim obrotem spraw i Reznar postanowił zdjąć z tafli Kamila Kosowskiego i zastąpić go Ramonem Sopko. Na niewiele się to zdało, gdyż w 31 minucie goście zdobyli czwartą bramkę, a na listę strzelców wpisał się Adam Bagiński. W końcówce drugiej tercji kontuzji doznał Adrian Labryga, który przez kilkadziesiąt sekund nie podnosił się z tafli. Jak poinformował po meczu Reznar, ulubieniec kibiców z Jastora został odwieziony do szpitala. Wysokie prowadzenie Tyszan na tyle zdeprymowało gospodarzy, że w trzeciej tercji zagrali jeszcze słabiej. Nie wychodziło im kompletnie nic, a gdy w 58 minucie Jastrzębian dobił ładnym strzałem z dystansu Teddy Da Costa, na pustoszejącym Jastorze odezwały się brawa dla gości. Mecz zakończył się pięciobramkową klęską JK HGKS Jastrzębie. Oby nasi hokeiści szybko zapomnieli o tym pechowym meczu. Jak dzisiaj zagrali dobrze taktycznie? Zagraliśmy bardzo dobrze taktycznie. Zrobiliśmy to, co założyliśmy sobie przed meczem. Wykorzystaliśmy najważniejsze okazje i dzięki temu wygraliśmy. Co mam powiedzieć po takim meczu? Cieszyliśmy się na ten mecz, ale ułożyło się to inaczej niż myśleliśmy. W odróżnieniu od rywali zagraliśmy źle taktycznie. Trzeba grać dalej.